Zespół do spraw reformy prawa handlowego ma za zadanie zdefiniowanie tych obszarów, w których występują problemy praktyczne, z którymi spotykają się przedsiębiorcy funkcjonujący w ramach spółek kapitałowych. I zespół stara się zdiagnozować te przepisy, które wymagają konkretnej naprawy, które są najbardziej kontrowersyjne, które wywołują dylematy zarówno w orzecznictwie, jak i wśród przedstawicieli doktryny, co ma na celu przede wszystkim ułatwienie funkcjonowania spółek w Polsce. Szanse tej reformy są duże, w szczególności, że dotyczy ona kilku istotnych obszarów. To jest po pierwsze prawa koncernowego, po drugie nadzoru właścicielskiego, a poza tym ma na celu właśnie wyeliminowanie tych najbardziej problematycznych przepisów, a właściwie rozwiązanie tych problemów interpretacyjnych, które na gruncie tych przepisów powstają.